GNN Plus, odcinek 114 i razem ze mną jest niespodziewanie. Paweł Typiak, cześć, tak. Witajcie bardzo serdecznie. Z tej strony też Mateusz Fidut. Standardowo bym się zapytał, w co ostatnio grałeś, ale właśnie, w coś ostatnio grałeś? Wiesz co, ostatnio ogrywam dosyć mocno, znaczy tak, no udało mi się, że tak powiem, rozpocząć po raz kolejny Wolfenstein The New Order, bo gra mi się bardzo podoba. New Super Mario Bros. U i New i Luigi U, nie wiem, mylą mi się te nazwy, chodzi mi dokładnie o tego dwuwymiarowego Mario na Wii U. To są ostatnie tytuły, no i właśnie w tym momencie włączyłem ściąganie Tomodachi For Life na 3DS-a, także mocno nintendowo, mocno konsolowo, a czekam na taką pierwszą chwilę, kiedy będę mógł zasiąść do Ni no Kuni Wrath of the White Witch, a ponieważ sezon ogórkowy mode on, będę mieć w końcu czas, żeby w to pograć, więc najbliższe plany to Ni no Kuni, Okami i Zelda, a jak znam życie, dojdę do połowy Ni no Kuni, zacznę żygać tą konwencją i powiem nie. A to Mario U i Luigi U, jak ci się podoba? Tak? Wiesz co, szczególnie fajnie, kiedy gra się w tę grę z przyjacielem. Śmierci są niesamowicie zabawne. Gra jest po prostu zajebista. To jest mega, bo jak bierzecie pada w kilka osób, a najlepiej w cztery... Przesadzam. Najlepiej w dwie osoby i żeby trzecia osoba pomagała na tablecie, to wtedy na tym Wii U padzie. Bo wtedy gra nabiera zupełnie nowego znaczenia i nagle okazuje się, że kurczę, przecież w niektóre elementy, niektóre miejsca, w które normalnie bym sobie wskoczył, kombinował we dwóch, ty mnie podbij, tutaj jeszcze przeskoczymy, machniemy Wiilotem, wlecimy wyżej. Dzięki gamepadowi nagle okazuje się, że możemy zrobić schodki, ale i tak to nie ułatwia do tego stopnia. Także super jest to Mario. Mam nadzieję, że z ogromnym co prawda opóźnieniem, no ale Wii U mamy od niedawna w redakcji. Będziemy mogli zrecenzować tę grę dla was. Także super. A ty? Jeśli o mnie chodzi, to niestety sesja plus E3. No. A Hardline? Co z Battlefieldem Hardline? Udało się dostać do bety? Właśnie nie. O. Już próbowałem na wszelkie sposoby, ale się nie udało. Czekaj, więc... pobierałeś w końcu. Nie udało się dostać kodu, tak? Tak, tak. Nie przyszedł na maila, chociaż tam było, że tam... Znaczy, no, z czego to wiem, jeśli chodzi o PlayStation 4, to była limitowana liczba kodów, bardzo limitowana, więc kto pierwszy, ten lepszy. Ja pamiętam, zapisywałem się o 5 rano na przystanku, czekając na autobus do domu po E3 i nie przyszło do tej pory. Próbowałem później tam kilka razy, bo nawet wpisując te same dane, logując się na koncie, można... Nie wiem, z 500 razy się tam zapisać na ten kod, ale nadal nic nie przyszło. Na PC-cie niestety nie mam takiego PC-ta, żeby ładnie to uciągnął, więc może napiszemy do Electronic Arts i nam przyśle kody. Tak będzie najłatwiej, to podejrzewam. To było łatwiejsze, zdecydowanie. No i niestety właśnie E3 i sesja troszeczkę moje plany pokrzyżowało, plus nawet nie ma chyba żadnych interesujących gier w tym momencie, w które warto zagrać. Tak jest. A propos w ogóle podcastu GNM Plus, jeżeli macie jakieś pytania, jakieś sugestie, zostawcie je w komentarzach pod tym podcastem. Chętnie spełnimy je następnym razem, chociaż mówię tak jako gość, co prawda, ale jako głowa gramy na maksa, może w ten sposób, bo zazwyczaj Mateusz Zdanowicz, a nie ja, wypowiada te słowa, ale koniecznie. Komentujcie i zostawiajcie jak najwięcej swoich sugestii. Tak, dokładnie. Więc przejdziemy teraz do głównych tematów, ponieważ dzisiejszy odcinek GNM Plus będzie trochę specyficzny, będzie bardzo połączony z audycją Gramy na Maxa, ponieważ na audycji Gramy na Maxa opowiemy wam, skomentujemy, co najbardziej nam się podobało, co najbardziej nam się nie podobało. A może inaczej, opowiedzieliśmy już, tak. Bo za nami te konferencje, więc już w audycji opowiedzieliśmy o trzech konferencjach, czyli tych takich głównych twórców konsol. No a tutaj stwierdziliśmy, że jednak przerzucimy Electronic Arts i Ubisoft i właśnie w GNM+, czyli teraz opowiemy wam troszeczkę, jakie są nasze wrażenia, jeżeli chodzi o te konferencje. Także jeżeli jesteście zainteresowani naszymi wrażeniami odnośnie Nintendo, czy Microsoftu, czy Sony, koniecznie włączcie ostatnią audycję Gramy na Maxa na stronie gramynamaxa.pl. Tak, w dziale audycja zapraszamy, tam ściągniecie i posłuchajcie na stronie. Pewnie. A tutaj GNM+, wiadomo, też w dziale podcasty, również na YouTubie. Audycja też pojawi się na YouTubie, więc wszystko też na YouTubie znajdziecie. I zaczniemy chyba od pierwszej, jeśli patrzymy na czas, konferencji, czyli Electronic Arts o 21:00 wystartowała. Mieliśmy chyba duże oczekiwania względem Electronic Arts, ponieważ było wcześniej mówione, że nawet 6 nowych tytułów się pojawi. No, wszyscy myśleli, że będzie coś naprawdę niesamowitego. Zaczęło się zwiastunem Star Wars Battlefront. Były też fragmenty rozgrywki i
powiem, że to mi się naprawdę podobało, co tam zobaczyliśmy, chociaż nadal to był bardziej dziennik deweloperski niż zwiastun konkretnej gry i tak naprawdę nadal nic nie wiadomo. No tak, cały czas mamy mamione oczami, mamienie oczu, o właśnie w ten sposób, trailerami, no i niestety, bo tak naprawdę chcielibyśmy zobaczyć jakiś konkret, a tutaj widać okropnie słabą kondycję elektroników, ze względu na to, że nie są w stanie pokazać praktycznie żadnej gry w pełni funkcjonującej, nawet na 3-4 miesiące przed jej premierą, co jest po prostu masakryczne. No i pokazują, tak jak sam wspomniałeś, same dzienniki deweloperskie, bo już za chwilę powiemy także o Criterion Games między innymi, a także o BioWare, którzy pojawili się na tej konferencji. Pojawili się w formie filmiku wideo, więc nie ma tutaj co się śmiać z faktu, że Nintendo robi taką elektroniczną prezentację streamową, można tak powiedzieć? No tak. Natomiast tutaj mamy praktycznie to samo, tyle tylko, że na dużej scenie, więc Electronic Arts jest w okropnie słabej kondycji. No, następnie zobaczyliśmy Mass Effecta, a tak również naprawdę Mass Effecty, ponieważ to było zapowiedź tak jakby nowej trylogii i nowej gry. BioWare Edmonton robi grę z serii Mass Effect i grę z serii Mass Effect robi BioWare. I tak naprawdę nie wiemy, czym będzie ten BioWare. Znaczy wiemy tyle, że nie będzie tak, że będzie Mass Effectem, że nie będzie powiązany z tamtą trylogią, będzie takim oddzielnym spin-offem. No i zobaczyliśmy kilka grafik koncepcyjnych, zobaczyliśmy jakieś fragmenty, ale bardziej bym powiedział, że to były fragmenty z Mass Effecta 3 albo 2, bo zobaczyliśmy tam jakieś planety i Komandora Sheparda, więc to na pewno nie jest nowy Mass Effect. No tak. I to tutaj kolejne rozczarowanie, bo tutaj naprawdę nic nie zobaczyliśmy. Nic. Battlefront to jeszcze były takie skrawki gameplayu, ponieważ gra na pewno się pojawi w przyszłym roku, więc... Nie dużo czasu zostało. No Mass tak, Effect nadal czy ja w próżni 2016, 17, 18. Kolejna gra, która też została zapowiedziana. Criterion Games. Gra Criterion Games, która będzie nie wiadomo czym, ponieważ jest w fazie konceptu. Zobaczyliśmy filmiki prototypowe. Pre-alfę, czyli to, co oni widzą na swoich komputerach. Mam na myśli deweloperów, twórców, przed nałożeniem tekstur. Z tego, co mogliśmy zobaczyć, a pamiętajmy, że Criterion Games odpowiada między innymi za rewelacyjny shooter na PlayStation 2 pod tytułem Black, za niesamowitą serię Burnout, ostatnio za naprawdę dobre Need for Speedy. No i z tego, co widziałem, tam będziemy mieli wyścigi helikopterów, łódek, motorówek, samochodów, crossów, wszystko. I to wszystko będzie tak ze sobą skrosowane, teoretycznie, że na przykład z helikoptera spadniemy na łódkę, łódku dopłyniemy do plaży, przeskoczymy na samochód. Przynajmniej tego możemy się domyślać, bo akurat jeżeli chodzi o Electronic Arts, tutaj mieliśmy mnóstwo takich rzeczy na zasadzie domyśl się sam, co to będzie. I w ogóle to nie jest prawdopodobne, że te gry wyjdą, bo mamy takie grafiki koncepcyjne. Team Ico na konferencji Sony kilka lat temu pokazało coś konkretnego i do tej pory te gry nie wychodzą. A tutaj mamy tak bardzo mało konkretów, że wątpię, mam nadzieję, że coś się pojawi. Na miejscu Electronic Arts w ogóle bym nie zaczynał konferencji. Tak jak Microsoft do tej pory nie miał nic praktycznie do pokazania na Gamescomie, to nie robił konferencji. Ubisoft też nie robił konferencji. Były konferencje tylko Sony i właśnie Electronic Arts, ponieważ oni mieli coś do pokazania, coś nowego, a tutaj naprawdę, chociaż z drugiej strony facet, który wyszedł na samym początku, mówił, że Electronic Arts bardzo się otwiera na graczy, że chce słuchać graczy, czyli robię coś takiego jak Sony, że dawajcie sugestie i tak dalej. Bo nie mamy własnych pomysłów. I to jest właśnie pokazanie tego, że oni od początku pokazują development gry, że pokazali coś, co jest prototypem i że to fani, wypowiadając się o tym prototypie, mogą decydować o tym, czy ta gra powstanie, czy też nie powstanie, co się w niej pojawi, a co się w niej nie pojawi. No oczywiście, ale... z innej strony, jeśli tak to pomyśleć o tym, to oczywiście okej, okay, ale z drugiej strony można też sądzić, że Electronic Arts nie miało co pokazać, więc pokazało to, bo jeśli by naprawdę nawet nie pokazali tych konceptów, no to by było ultra słabo. No ultra słabo, bo czasami sprawa wygląda w ten sposób, że mówi się, okej, okay, podajcie nam fajne pomysły, a my chętnie je zrealizujemy, ponieważ chcemy słuchać graczy. I rzeczywiście to jest prawda, ale niestety często jest też tak, że nie mamy co pokazać, błagajmy o jakieś pomysły, podsuńcie nam cokolwiek, bo już mamy problem z tworzeniem dobrych gier, a kiedy wychodzi jakaś gra, to jest tak spieprzona i zepsuta, że po prostu nie da się w nią grać, a kolejne błędy nie są naprawiane, bo mamy w dupie graczy, bo i tak już kupili tę grę. Nie podoba mi się to.
I to chyba byłby koniec, jeśli chodzi o nowe gry zapowiedziane na konferencji Electronic Arts, ale teraz przejdziemy przejdziemy do gier, o których już słyszeliśmy, że się pojawią i zobaczyliśmy. Czyli między innymi Dragon Age Inquisition 3 Dragon Age. Co było zaskakujące, pojawi się tryb kooperacji, albo nawet multiplayer w Dragon Age 3 i będziemy mogli sobie pograć ze znajomymi, pokonując na przykład smoki, jak to było pokazane na jak sama nazwa wskazuje, Dragon Age. Tak, w końcu. W końcu. No ale cieszę się, że gra wychodzi przed Wiedźminem, bo przynajmniej na chwilę nam wystarczy, jeżeli chodzi o oczekiwanie na Dziki Gon. No w tym roku tylko Dragon Age 3 i Lords of the Fallen. Tak jest. Ale wydaje mi się jednak, że Inkwizycja nie będzie takim hitem. No mówię, dobrze, że wychodzi przed Wiedźminem, to przynajmniej ktoś ją kupi, bo gdyby wychodziła w tym samym czasie, to oj, nie liczyłbym na to. Zobaczyliśmy też Sims 4, ale chyba o tym nie będziemy za bardzo się wypowiadać, bo to, znaczy, ja nie to rozumiem, są Sims. No to są Sims, ja nie rozumiem fenomenu tam. Znaczy ja rozumiem, bardzo fajnie się gra, nawet ja nie będę wypierał się, że nie grałem. Ja nie grałem. Ja grałem. W trójkę grałem na PS3. Też racja, grałem. Okay. Tak. No i fajnie się pobawić, uśmiercać, jeśli ktoś jest wrednym człowiekiem, inne Simsy. Jeśli nie jest wrednym, to na przykład jakieś związki miłosne robić. Można się pobawić, jeśli ktoś... Jak nie wrzucasz drabinki do basenu, to nie masz duszy. Ktoś jest nerdem, nie ma dziewczyny, to siada sobie i sobie myśli, że jest nim. Dziewczyny właśnie grają w Simsy. No to bo one myślą o związkach. I po to kupujesz Simsy, żeby właśnie zaciągnąć laskę do łóżka. To jest proste. No na pewno. Zobaczyliśmy też Electronic Arts Sports UFC i Bruce Lee. Bruce Lee w UFC, tak. Tak. Wyglądało to podobno dla niektórych średnio. Dla mnie bardzo ładnie. Dla mnie to wyglądało jak taki Tekken na ringu, szczerze mówiąc. Marshall Law albo Forrest Law wrzucony do UFC i potem walka w parterze. Ale to znowu nie było nic spektakularnego, bo tydzień temu dostaliśmy demo UFC. Od Electronic Arts. Później zobaczyliśmy NHL 15. No to, NHL 15. Kolejna odsłona. NFL 15. I później, to było najlepsze, bo niby PGA Tour. Ale to po prostu rozwaliło konferencję, gdy Poczekaj, bo najpierw powiedzmy o co chodzi, bo nagle okazuje się, że PGA Tour, czyli Tiger Woods zawsze swoim nazwiskiem sygnował tę grę, chodzi o golfa od Electronic Arts, działa na silniku Frostbite 3.0. My akurat oglądaliśmy konferencję na żywo w Padbarze w Lublinie i jedna z osób krzyknęła: no zajebiście, w PGA będzie niszczalne otoczenie. I w tym momencie na pole golfowe wjeżdża wielki lotniskowiec, tankowiec, czy co to by z Battlefielda 4. Z Battlefielda 4 i rozpieprza w drobny mach całą wyspę. I jest powiedziane: czy nie chcesz zagrać na wyimaginowanych kortach polach golfowych. Pola. Tak, chcę, ale mam to już w Everybody's Golf i w Mario Golf, więc po co mieć to w golfie? Ale można. Wiesz, marynarka wojenna. Super. Rozwalająca się. Coś niesamowitego. Na pewno w Mario tam takiego czegoś nie ma. Ale byłoby zajebiste, gdyby na przykład oni wjeżdżali taką łódką i krzyczałby kapitan: sorry, popieprzyłem skrót, sorry, odbudujemy. To byłoby super. Później niestety nadal trochę mech, jeśli chodzi o Europejczyków, na pewno nie o Amerykanów. Dobra. Nie, Madden NFL 15. No nie, przemilczmy, bo... W tamtym roku było 25, teraz jest 15. No tak, trzeba kombinować. Bo w zeszłym roku dla niekumatych powiemy, że chodziło o 25-lecie. Tak. Później czego? Mieliśmy... To już sprawdzicie sobie na YouTubie, tak. W Google, gdziekolwiek. Downgate, czyli podróbę LOLa. Taka gra w stylu MOBA. Nie nazywajmy tego podróbą. Po prostu znaczy, kopia. Bardzo chcą zjeść kawałek tortu. Tak, dostać się do tego. Który generuje mnóstwo pieniędzy. No i ciekawie ta MOBA wygląda. Jak będzie się sprawdzać, no to ocenią fanatycy LOLa i temu podobnych. Później na scenę wyszło DICE i zaprezentowało Mirror's Edge 2. I wszyscy już naprawdę byli pełni, nie wiem... No takiej nadziei i radości. Nadziei, tak, że zobaczą coś nowego, a zobaczyliśmy prototypy. Znowu prototypy gry, która jest stworzona od kilku lat, powiedzmy. Która była już chyba dwa razy zaczynana od początku. Tak, raz była pokazana po raz pierwszy w zeszłym roku na E3. Tak, wtedy i więcej zobaczyliśmy wtedy niż dzisiaj. No więc... Niestety.
Sorry, jej, jesteście w pupie. Później była FIFA 15 i w sumie też wcześniej dowiedzieliśmy się wszystko o niej, że silnik Ignite się pojawi na PC-tach, że będą wszystkie błędy wyeliminowane i tyle. No ale co roku to mówią, więc można powiedzieć kopiuj, wklej. No i na koniec Battlefield Hardline. Zobaczyliśmy. I to zrobiło nam piękną robotę. No powiedzmy, gdyby nie to, że już wcześniej też widzieliśmy, okay, jak to będzie wyglądać, jak to będzie działać i na czym to polega. No tak, bo będziemy mówić także za chwilkę o konferencji Ubisoftu, gdzie na koniec Ubisoft pokazał Rainbow Six. Nowe tak. Rainbow Six. I gdybyśmy mniej więcej też nie wiedzieli na temat Battlefield Hardline, tak jak nie wiedzieliśmy o Rainbow Six, też by nam szczęka opadła. Natomiast jeżeli chodzi o Hardline, widać niesamowitą dynamikę rozgrywki. I to mi się bardzo podobało. I mi się wydaje, że jeżeli znajdziemy dobrą ekipę do gry, no to będzie jak na pokazie, bo ja oczywiście nie wierzę w te pokazy, dla mnie na przykład... Znaczy strasznie tam dużo się działo, tak chaos był, ale to zawsze tak jest. Tak jak pokaz Call of Duty na Microsoftie, dla mnie to wszystko, to że facet trzymał pada, to nie znaczy, że grał, to było zbyt płynne ruchy, nawet tak się nie gra na padzie, zwróćcie na to uwagę, że... Ale da się. Znaczy da się, ale nie przez całą prezentację. Bo czasem zgrywam właśnie rozgrywkę i specjalnie robię tak, żeby to wyglądało mega płynniej, żeby ludzie pooglądali sobie. Ja da się, naprawdę, znaczy, da się. Wiem, że się da, ale ja w to nie wierzę. Tylko dobrych wyników nie można osiągnąć wtedy. No tak. Ale przejdźmy do Hardline'a. Widać, że od razu oczekujemy. Bardzo mi się podoba też fakt, że od jakiegoś czasu na E3 mamy taką informację, że beta startuje już teraz i już teraz możecie ją pobierać. Wszyscy rzucają się do komputerów i konsol, żeby pobierać Battlefielda Hardline, w sensie w wersji beta. To jest świetne i to mi się bardzo podoba i temu bije brawo. No więc jeśli chodzi o takie dwie najlepsze rzeczy z konferencji Electronic Arts dla ciebie. Czyli jednak jest problem. Jest problem, nie ma. Nie, no, jeśli o mnie chodzi, to na pewno Star Wars Battlefront. No ale nie, no nie mówmy o czymś takim. Proszę, no czemu nie? Przecież nie chodzi mi o Star Wars. Star Wars jest super, tylko Electronic Arts spieprzyło konferencję. Oni nie mają co pokazać, oni są w dupie. No okej, ale jeśli wybrać jakieś highlighty, to dla mnie właśnie Battlefront i Hardline. Dla mnie Hardline, ale przede wszystkim trzymam kciuki za zajebistą grę od Criterion Games. Tak, również i miejmy nadzieję, że na Gamescomie, bo na pewno będzie konferencja, zawsze jest. No tak. Może czekają, żeby tam zmieść konkurencję, bo konkurencja już teraz wszystko pokazała. Tak. Tego nie wiemy. Tego nie wiemy, czy wszystko. Tego nie wiemy. God of War 4. Może być jeszcze. Gears of War 4. Też myślę, że to jest zostawione na Gamescom. Na Gamescomie będziemy i na żywo wszystko zobaczymy. Tak. Więc wypowiadajcie się w komentarzach, co sądzicie o tej całej konferencji Electronic Arts i jakie gry wam się podobały, jakie gry wam się nie podobały. Jaki jest ranking waszych konferencji? Na którym miejscu Electronic Arts się znalazło? Bo według nas chyba na ostatnim. Nawet Nintendo pokonało ładnie Electronic Arts. Jak można pokonać konferencję prasową robioną na żywo na scenie za pomocą animacji? Brawo Nintendo! Znaczy nie, może nie tyle brawo Nintendo, co no raz jeszcze to powtórzę, Electronic Arts jest w czarnej, głębokiej studni. Tak, a my przechodzimy teraz do konferencji Ubisoftu. Ubisoft. Konferencja Ubisoftu zaczęła się o północy z 9 na 10 czerwca i to była trzecia konferencja. Przed nami było tylko Sony, wcześniej Microsoft, Electronic Arts i jak się skończyła konferencja Ubisoftu, naprawdę myśleliśmy, że to jest najlepsza konferencja i zmiotła wszystko. Później przyszło Sony i trochę powątpienia tutaj wkradło. Ale co się stało na tej konferencji? Przede wszystkim zapowiedziano nowego Tommy Clancy's Rainbow Six Siege, które wygląda bardzo jak gry z serii SWAT. Nawet bym powiedział identycznie, tylko że tym razem... Taki Ghost Recon też dla mnie, troszeczkę chociaż Ghost Recon. Ja bardzo dużo grałem w SWAT-a i nie wiem, czy pamiętasz gry z tej serii 4. Nawet ja sobie czasem raz na rok odświeżam, bo tam nadal bardzo dużo ludzi gra i są fajne misje właśnie z ratowaniem zakładników, odbijaniem. Mm-hmm. Chodzi o to, żeby taktycznie do tego podejść. Jeden strzał i cię nie ma. Więc ta gra wygląda identycznie, tyle że mamy tutaj destrukcyjne otoczenie, jeśli chodzi o grafikę, bardzo next-genowa.
Myślę przede wszystkim, że to destrukcyjne otoczenie jest spowodowane tym, że mamy tutaj domki w stylu kanadyjskim, czyli z tektury, więc możemy każdą ścianę przebić, na przykład tak jak w tym radiu. Więc jeśli mogę wprowadzić na przykład Radio Centrum jako Rainbow Six, takie DLC dla tak Polaków. I możecie po prostu... Bardzo fajnie by było. Moglibyście do nas ratować, nie wiem, z rąk porawców czy coś. Kto by nas chciał? Nie wiem, albo nas by zabili. Cokolwiek, ale gra na pewno nam się spodobała i była jedną z takich niespodzianek, które się uchowały ale do konferencji. Uwagę... No tak, no właśnie i to jest duży plus, ale zwróć uwagę na to, dlaczego ta gra nam się podobała. Nie tylko dlatego, że tam jest dynamiczna akcja, nie tylko dlatego, że co chwilę pojawiały się informacje, że na początku mamy 5-5, potem jest 5-4, bo jeden z oprawców ginie. Cały czas zakładniczka akurat w tym temacie jest przerzucana z rąk do rąk, ale chyba dlatego, że cały czas wszystko było komentowane przez główną postać, która była pokazana na telewizorze. I zastanawiam się, w jaki sposób tego typu narracja będzie wprowadzona do samej gry. Bo znaczy... tam non-stop było coś takiego, okej, dobra, czekajcie panowie do 3, ja tutaj zostawiam, rzucam bota. Bot wjeżdża gdzieś tam. No dobra, jeśli będziesz grał z gimbusami, to tak nie będzie. No ale jeszcze... Myślisz, że w ten sposób to będzie opowiadane? Czy taka narracja tam była... To nie było opowiadane, to było pokazane, jak ludzie grają w to. To nie mówił jakiś lektor, tylko mówił właśnie grający. Dla mnie to wręcz brzmiało za bardzo jak lektor, bo to brzmiało, było tak wyreżyserowane, brzmiało to jakby ktoś nagrał po prostu pod filmik. Nie. No może nagrali specjalnie znaczy, no tak, po to. To bardzo możliwe. Oczywiście, ale zastanawiałem się w pewnym momencie, bo oczywiście wiadomo, że tutaj chodzi o rozmowę pomiędzy graczami multiplayerowymi, że dziwne, że nikt więcej nic nie mówił, no ale wszystko... Nie, coś tam mówili, okej, coś tam, aha, tyle. Bo to jak on był takim dowódcą oddziału. Natomiast w pewnym momencie pomyślałem sobie, że kurczę, ciekawe czy to jest single player na przykład w tym momencie, jakiś bot i tak dalej i po prostu on w ten sposób opowiada. No ale to... Nie, to jest multiplayer. Zgubiłem się troszeczkę. Tak. To był na pewno jeden z highlightów, znowu po angielsku, jeśli chodzi o konferencję Ubisoftu. Kolejna gra Just Dance 2015. No byłoby trochę mech, gdyby ludzie, którzy nie wyszli i się okazało, że można grać Just Dance za pomocą komórki. Tak, i to 20 tysięcy osób nawet. 20 tysięcy osób naraz. Wyobrażacie sobie bicie rekordu Guinnessa w tę grę? Wystarczy, że macie telefon komórkowy, smartfona, z pewnie funkcją żyroskopu, mi się wydaje, że tu o to chodzi. No tak, na pewno. No, dokładnie. Do tego ściągacie sobie aplikację, podłączacie się do konkretnej gry, gra was zapisuje jako playera i nawet przydziela konkretnym nikom, konkretnym osobom konkretne punkty. Wyobrażasz sobie taki majchem we wszystkich podbarach, w tym samym czasie wszyscy podłączeni do jednej gry. Tak, a wyobrażasz sobie ludzi, którzy 80% moich znajomych, którzy robią coś z komórką, machają, to one tracą jakby... Znaczy, trafiają na ziemię. Zawsze. Jak? To nie rozumiem. To chodzi ci o to, że... Większość moich znajomych palców? Nie potrafi utrzymać komórki. Nawet na trzeźwo. Więc nie sądzę, że grają z Just Dance 2015. Dlaczego cokolwiek... Czy twoi znajomi nie mają kciuków? O co mają, chodzi? Mają. Więc w czym jest problem? Czemu nie potrafią utrzymać komórki? Wydaje ci się, że tańcząc do jakiejś muzyki, a tu są jakieś ruchy sceniczne takie zaawansowane, to ludzie utrzymają komórkę, nie wiem, tańczysz, pocisz się i tak dalej. Nie, ja nie mówię, że to jest źle, ale się zastanawiam, jakie straty wprowadzi ta gra. Co tam? Budżet ludzi. Kogo to obchodzi? Warto będzie kupić taniego smartfona za stówkę, żeby pograć w Just Dance. Żeby miało żyroskop, ale bez sensu, to za stówkę to już sobie kupimy Move'a czy inne cacko. Właśnie. No właśnie. Później pokazali grę, która też również ci się bardzo spodobała. Shape Up. Do dzisiaj to pamiętam. No, tak jakby minęło nie wiadomo ile. Ale generalnie chodzi o to, o podejście do fitnessu. To nie jest kolejny fitness, gdzie stajemy przed sensorem. To akurat było wszystko pokazane na Xbox One, bo Xbox tylko One, na 2.0. tą konsolę tak jest. Zmierza to. Natomiast od razu cała postać, nie tylko zwykłe jej ruchy, tylko cała postać jest przenoszona do gry, a podejście do fitnessu nagle się zmienia, bo nie chodzi o to, żeby tylko skakać przed trenerem i było fajnie i dobra, jeszcze 8, 7, 6, tylko nagle mamy minigierki, w których mimowolnie ćwiczymy. Więc były pokazane na przykład pompki, zwykłe pompki, ale za każdą kolejną pompką coś cięższego było dokładane nam na plecy, oczywiście w telewizorze, nie wprawdzie. No ale wiadomo, że po 30 pompce jest już naprawdę ciężko i w tym momencie pojawia się płetwal błękitny. I żeby go zrzucić, trzeba na przykład zrobić jeszcze 4 pompki czy 5 pompek. Każdy ma jakąś swoją moc i tyle pompek trzeba zrobić. To motywuje. A tej motywacji zawsze brakuje przy ćwiczeniach. Była jeszcze pokazana jedna gierka, która pokazała, że można robić skip
chyba B i przeskoki w bardzo ciekawy sposób. Dzięki temu ćwiczyć mięśnie łydek, pośladków i łód, czyli mieliśmy po prostu taką... Tak w rytmie muzyki Eye of the Tiger. I to w rytm 8-bitowej, bo to jest też ważne, że wszystko jest w takim 8-16-bitowej konwencji. Przeskakujemy z lewej na prawą, na jednej nodze, na dwóch nogach i tak dalej. No i mimowolnie ćwiczymy, wykonując minigierki. Rewelacja. No, muszę się z tobą zgodzić. Później zobaczyliśmy... Ale przepraszam, tylko jeszcze jedną rzecz zauważę, ponieważ był ogólny aplauz wówczas w Padbarze podczas prezentacji Shape Up i ja wtedy pomyślałem, ludzie, czy my nie potrzebujemy przypadkiem po prostu gier, które będą dawać nam fan? Kiedy ostatnio grałeś w grę, która dała ci tak dużo fanu, a nie sprawdzałeś fabułę, nie zabijałeś nazistów, nie musiałeś... Już miałem mówić Wolfenstein, ale... Wiesz, ja teraz zanim siądę do gry, bo ja teraz mam taki okres, że po prostu nie chce mi się grać w nic mocno fabularnego, no dlatego szykuję się do tego Ni no Kuni to za chwilkę, bo to wtedy będę czekał na fabułę, ale mam godzinę i chcę przez godzinę w coś szybciutko zagrać i zastanawiam się, kurczę, gdzie te gierki, dlatego ja wracam do tego Super Mario Bros. U właśnie dlatego, że to mi daje takie wytchnienie. Gram sobie pół godziny, odkładam pada i zapominam. I właśnie szukam takich gierek, które dają czysty fan i są po prostu właśnie tak zajebiste, jak to Shape Up się prezentuje, bo jeszcze tego no nie i się wiem. Pojawiają takie. I się pojawiają, więc fajnie. Jest nie potrzeba. Problemu. Jest potrzeba, tak jest. To byłoby chyba tyle, jeśli chodzi o nowe gry, które nie zostały jeszcze do tej pory pokazane, nic nie wyciekło i tak dalej. Później zobaczyliśmy Far Cry'a 4, który wyglądał oczywiście niesamowicie. I trailer w jakiś sposób został pokazany. To nawet nie trailer, zobaczyliśmy po prostu 5 minut pierwszych z kampanii dla pojedynczego gracza. Tego oczywiście świra. Mamy kolejnego świra po wasie, tutaj jest, nie pamiętam jak on się nazywał, ale gość, który lubi się ładnie ubrać i nie lubi się pobrudzić. Ale się brudzi często, zabijając swoich podwładnych. Tak? A słyszałeś, w ogóle dzisiaj pojawiła się taka informacja, że w Far Cry 4 nie będzie można zabijać słoni? Tak. Ludzi możesz wyrzynać na potęgę, ale słoni nie, bo słoni nie wolno. Ale to jest dziwne, bo na przykład w Far Cry 3 przecież byliśmy kłusownikami. No właśnie. Zabijaliśmy zwierzęta, by zrobić sobie portfel. No to co, nagle słonie to są jakieś przecież bóstwo? To gra wideo. Halo! To gra wideo! Pamiętajmy o tym. No tak, aż Wojtek, nasz realizator, podniósł się w tym momencie z siedzenia. Nasz nowy realizator, tak, drugi odcinek, pozdrawiamy bardzo Wojtek serdecznie. Wojtek Drewniak, pozdrawiamy serdecznie. A, notabene, od razu zapraszamy na program, który Wojtek prowadzi, Historia bez cenzury. Choć pewnie i tak znacie ten program. Bo jest popularniejszy od naszego House'a. Wojtek, teraz ty ale musisz zaprosić nie na jest nasz przy program. Mikrofonie. Ale właśnie, więc teraz ty, Wojtek, zaproś na nasz program i będzie zajebiście, także na pewno to zrobić. No dobrze. Później było The Division. Mhm. Bardzo klimatyczny zwiastun, który był chyba jednym z najlepszych zwiastunów, jeśli chodzi o takich, które prezentują historię, mają fajny klimat i fajną muzykę. Ubisoft w ogóle dla mnie wygrał, jeżeli chodzi o najlepsze trailery tego roku. Przynajmniej na konferencjach, bo jeszcze nie widziałem tych pozakonferencyjnych tak do końca. Znaczy w tym momencie, w którym nagrywamy ten podcast, tak? Ale Ubisoft ma najbardziej emocjonalne, najbardziej łapią za serce. To są naprawdę dobre trailery. The Division, super. Rewelacja, tak samo Far Cry, tak samo jeżeli chodzi, chociaż tutaj Far Cry był tam trailer, czy tam tylko ten gameplay był? Był chyba później. Assassina, o ile tak, dobrze pamiętam, Assassin. Też trailer był, Unity też był świetny. To zaraz przejdziemy do Assassina. Ale jeżeli właśnie chodzi o The Division, super. I nadal grafika jest nieziemska, nawet nie chodzi o to, bo tam później były pokazane jeszcze gameplay chyba na i konferencji Microsoftu, czyli wcześniej, też wyglądało nieziemsko. Nadal nie wiem, czy to będzie tak wyglądać, bo jeśli tak, no... Wow. Czapki z głów. Jak najbardziej. Ale chwyta za serce przede wszystkim. Tak. Jeżeli jeszcze nie widzieliście, obejrzyjcie nowy trailer. Jeden z najlepszych zwiastunów, naprawdę. Zdecydowanie. Obok, cały czas zastanawiam się... Obok Dead Island 2 chyba. A tak, bo był Dead bardzo Island 2... taki humorystyczny. No to racja, to racja. Dead Island po raz kolejny zachwyciło, ale nie na tej konferencji. Tak, nie na tej konferencji. O tym wgramy na maksa w audycji. Dokładnie. The Crew zobaczyliśmy, czyli ścigałkę mech, tak zwaną, jeśli o mnie chodzi, bo już graliśmy w tamtym roku na Gamescomie, w tym roku też pojedziesz zobaczyć, że też jest mech. Ale ona jest robiona 5 lat już, 5 lat, jedne tak? wyścigi, 5 lat, rok krócej, to trochę... tylko Assassin's Creed był, znaczy tam jest ten, jedynym Dogs takim, krócej. Taką zaletą jest ten otwarty świat, ale ten otwarty świat jest mech, bo nie ma nic w nim ciekawego. Znaczy jest, no, miasto jest, jest wieś, jest coś tam. Możesz sobie jeździć, gdzie chcesz. To wszystko jest Need for Speed Rivals, Forza Horizon. Barno Paradise.
I przynajmniej wszędzie jest lepiej zrobiony. No właśnie. Chociaż może się postarali, no nie, rok minął, nie? No tak, no tak. A nadal premiery nie ma. Ja jednak, no mówię, no ja jednak lubię takie gry z zamkniętym światem, gdzie mogę sobie wymasterować konkretny tor. Jeżeli tak jest, napiszcie komentarz u was. Tak. Przedostatnia gra, która... Unity. Tak, Assassin's Creed Unity, który okazał się naprawdę niesamowity, jeśli chodzi o graficzne podejście nawet. Tak. I widać, że to jest jednak gra, to nie jest oszustwo, to nie jest tak. Watch Dogs. Ubisoft się nauczyło i jednak gra wygląda niesamowicie. Klimatycznie jest niesamowicie. W ogóle silnik fizyczny, animacje, to jest coś nowego. No wydaje i mi się, że graczy naraz, jak to fajnie wyglądało, jak oni się ze sobą porozumiewali. No i czterech graczy naraz, dokładnie. Te wszystkie akcje epickie, które do tej pory przeżyliście w Assassin's Creed, wyobraźcie sobie, że jeszcze macie wingmanów po lewej, prawej stronie i gdzieś z drugiej strony budynku, którzy prawdopodobnie w tym momencie mają na celowniku cele, które wam przeszkadzają i na 3-4 potrafią je wyeliminować, wy wchodzicie do środka i zabijacie hrabiego do rosół. Debulion. Tak sobie to porównałem, jeśli chodzi o graficzny aspekt, do Asasyna pierwszego, do tego pierwszego CGI, który był taki niesamowity. Wszyscy myśleli, że tak będzie wyglądać gra, tak gra jednak nie wyglądała. I tak wyglądała świetnie. Ale teraz doszliśmy już do tego po 7-8 latach w końcu. W końcu się udało. I czekamy. Jedna naprawdę z tych gier, na które czekam w tym momencie najbardziej w tym roku. Ale to jest ciekawe. Kolejny nawet Assassin, nie, najbardziej wyczekiwany. Ale jest poruszony tym Paryżem z czasów rewolucji francuskiej. I w końcu możemy się skradać. Możemy się chować. Jak to na skrytobójcy przystało. No, musieliśmy trochę poczekać. Czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, ile? Siedem. Trzy części dwójki. I plus dwójka. Sześć części, no Liberation liczysz, no to jeszcze dolicz te z PSP i z DS-a, no bez przesady. No to 9 części musieliśmy czekać. Czekaj, Brotherhood, Revelations, dwójka, jedynka, trójka i czwórka. Trójka i czwórka, no i pięć, sześć. Czyli sześć, whatever, no whatever, za bardzo dużo, długo musieliśmy za dużo czekać. Za dużo w skradance czekaliśmy na motyw skradania. To jest paranoja, ale tak jak no, powiedzieć, że w końcu będą bronie. W końcu. Nie, ale zaraz ktoś powie, pieprzycie, wcześniej można było się składać. Chodzi o chowanie się, o cover system, chowanie się za, tak, za przeszkodami między innymi. No. Bo wcześniej mogliśmy się tylko opierać o krawędzi. Tak jest. No, fajnie, tak, ramieniem, nie mogliśmy kucnąć. Tak. To było właśnie niesamowite, jeśli chodzi o Assassin's Creed Unity. Dobry, nie, czekamy, naprawdę. Dokładnie, i właśnie mówię, ta Francja, ten pan. Może być w końcu taki Assassin, który dorówna dwójce. Powiedz coś o pierwszej wojnie światowej teraz. Tak, Valiant Hearts The Great War. Gra, która już zadebiutuje w tym miesiącu, bodaj 25 czerwca, jeśli dobrze pamiętam. Która jest stworzona na tym silniku Child of Light, to Rayman Legends Origins, jest bardzo taka rysunkowa, a był to też chyba najsmutniejszy zwiastun, jaki widzieliśmy w ogóle. Tak, ten pies, te postaci dookoła, chodzi tutaj o poległych bohaterów podczas wojen. Wojny. Tak, pierwszej wojny światowej. Ale generalnie wydaje mi się, że ten no wojna okopowa pomiędzy Niemcami, trailer Prusją. Był dosyć Prusją, powiedziałeś? Prusami. Źle mi się odmówił, Prusja. Prusjanie. Dobra, Prusy i Francja. No, tak, wiadomo, wojna okupowa. Ale wydaje mi się tak właśnie, że sam trailer był dosyć taki uniwersalny, jeżeli chodzi o wojnę. Był po prostu smutny i pokazywał rozmiar tragedii wojennej. Natomiast, no i piesek. Tak. Ale dodajmy jeszcze jeden fakt, że oprócz samej gry pojawi się jeszcze bajka? Jaka bajka? Nie? Nie. Żartowałem. Pojawi się film. No o tym mówię. Ratchet & Clank. Tylko taki pamiętałem z konferencji. Mi się wydaje, że przy okazji Ubisoft też coś wspominał. Nie, no to było w swoim... Nie, no, że to jest chyba gra, animacja, która jest przygotowywana na rocznicę pierwszej wojny światowej. Obiecuję, że się douczę i na następnym GNM Plus tak opowiem o tym. Więc highlights, jeśli chodzi o Ubisoft. Najlepsze? Tak. The Division. The Division i? Co jeszcze? Właśnie to, jak to się nazywało? Violent Hearts? Tak. To spoko, ale mimo wszystko... Proszę, przypomnij mi, co oni jeszcze pokazali. No, tego Rainbow Sixa, Assassina. Nie, no to The Division i Rainbow Six. Zdecydowanie. Dla mnie Rainbow Six i Assassin. Powiedz trzy razy pod Rainbow rząd. Six. Rainbow Six, Rainbow. Dobra. Rainbow Six. No tak, wiadomo. I Assassin, tak? I Assassin. Unity. Unity. Prusja. Poza da. Nowy kraj. Tak jest. Super, jutro mam właśnie zaliczenie z historii powszechnej. Napiszę Prusja, nowy kraj. Prusja. Także to był GN Plus
114 już. Już 114, ale interesują nas oczywiście wasze zdania na temat waszej ulubionej. Piszcie w komentarzach na YouTubie, piszcie w komentarzach na naszej stronie i także zapraszamy na www.gramynamaksa.pl i dział audycje, gdzie znajdziecie ostatnią audycję, 367 bodaj, w której właśnie... Mówimy o Nintendo, Sony i Microsoft. Dokładnie. Ale zanim jeszcze skończymy, ja chciałbym wejść na naszego Facebooka, facebook.com/gramynamaksa.pl, ponieważ ja przed audycją jakiś czas temu zostawiłem pytanie a propos konferencji, która konferencja z targów E3 wam się najbardziej podobała. A, i właśnie chciałem przeczytać a propos tych dwóch, o których my teraz mówiliśmy. Łukasz Szołtysek pisze, jak dla mnie najlepsza była od Ubisoftu, zdecydowanie mają największe tytuły, jakie nadchodzą. Far Cry 4, Assassin's Creed, Unity, The Crew i The Division. Wszystkie zapowiadają się wyjątkowo dobrze. Poza tym dobra prezentacja, atmosfera i trochę humoru. Jak najbardziej na plus. Łukasz Szołtysek tak do nas pisze. Tutaj nie dotyczy Ubisoftu. A, Maciej Borowski pisze, Ubisoft się postarał. Mamy świetny trailer The Division, powrót do korzeni w Assassin's Creed i coroczną petardę w postaci Rainbow Six. Czemu coroczną? Rainbow no, nie Sixa wiem. Dawno nie było. EA nie pokazało praktycznie nic poza kilkoma konceptami z Mass Effect albo Mirror's Edge. ME po prostu napisał. Obu gier o tym skrócie. Okej. Oraz oczywiście całkiem ciekawym Battlefieldem, tak pisze Maciek Borowski. No i dodajmy jeszcze Łukasz Szołtysek z powrotem. Dodaję fakt tego, tyle było znowu, że szok, aż głowa mała. Do tego wszystkiego jeszcze EA pokazało Mass Effect 4 i Mirror's Edge 2. No jeśli możemy nazwać to pokazaniem. No tak. Czegokolwiek. Mateusz Kurczawa pisze, ja to tylko dla Wiedźmina oglądałem, ale oprócz tego to trudno wybrać. Aleksis Bajdziński, Microsoft i Tom Clancy, Gradika, wow. Grafika. Gradika. Kamil, Ubisoft wygrał z racji prowadzącej. To fakt, prowadząca była tak zajebista. Była, jak no, zobaczyliśmy, Aisha Tyler. Jak zobaczyliśmy Aishę po raz pierwszy, znaczy w tym roku znowu, że tak powiem, powiedzieliśmy, o matko, znowu będą na siłę dowcipy. W tym roku były zajebiste, naprawdę. Była tak wyluzowana. Ja prowadzę dużo imprez jako konferencjer. I mogę powiedzieć wprost, to było świetne, najlepsze prowadzenie konferencji i ona była po prostu dobra w tym, co robi. Więc można było poczuć, że Ubisoft jest taki dla graczy, a nie wszystko jest czytane. No ona jest aktorką. No i tak, tak ale udawała. 3 lata temu jakoś jej to nie wyszło, czy 2 lata temu, kiedy wszystkie żarty były tak na siłę i tak smutne. Dodajmy jeszcze tak, z racji prowadzącej, pisze Kamil Jakubowicz, i jej luźnego podejścia, a poza tym mieli, jak zawsze, bardzo dobre prezentacje swoich tytułów. No i ostatnie EA, które zawiodło, ponieważ nic, tylko sportowe gry, które, jak dobrze wiemy, aż tak bardzo się nie zmieniają. E3 w tym roku nie zawiodło i było na co popatrzeć, ale i tak Wiesiek z Polski rządzi. Kamil Jakubowicz tak pisze. Czekamy oczywiście również na wasze dodatkowe komentarze. facebook.com/gramynamaksa.pl. No i mam nadzieję, że jesteście z nami na youtube.com/gnm.kru. Tak. Tak. I to był 114 odcinek GNM Plus i razem tak z wami jest. Byli Mateusz Widut. Tak, i Paweł Typiak. Trzymajcie się. Do usłyszenia na audycji i kolejnym podcaście. Cześć.